Rozmawiamy z Łukaszem Maćcem po jego remisie w walce z Antony Łukachem. No tak jak chyba się wszyscy spodziewaliśmy, walka była ciężka, ale spodziewałeś się aż tak ciężkiej przeprawy? No walka powiem była bardzo cięższa, jedna z moich najcięższych. No nie wiedziałem, że aż jak w tej wadze, że będzie takie silne ciosy zadawał, no ale jednak nie dostałem jakiegoś silnego ciosu na szczękę i na szczęście no tam raz na dół złapał mnie, ale przyklinczowałem, przetrwałem to i no myślę, że no dałem z siebie wszystko, byłem na tyle przygotowany i pokazałem tyle, ile mogłem. No powiem, że bardzo silnie bijący jest z dwóch rąk Antony, no i taki dosyć trudny przeciwnik. Najstarszy ode mnie o 11 lat, myślę, że za jakieś 3-4 lata nabiorę takiej siły fizycznej i będę mógł z takimi wygrywać. Jak skomentujesz werdykt sędziów? Zgadzasz się z tym remisem? No tak, przytaknę, no to są sędziowie, ja nie oceniam walki, tylko oni. W drugiej rundzie miałeś chyba taki kryzysowy moment, bo tak mi się przynajmniej wydawało, że troszeczkę już słaniałeś się na nogach. Odczułeś faktycznie w drugiej rundzie ciosy UKH? No może ten cios nadł tam jedynie delikatnie, ale no jak mówię, złapałem go, przyklinczowałem, przetrwałem ten kryzys. UKH bił bardzo mocne sierpy. Ty trochę kiwałeś się na nogach, chyba to cię uratowało przed tymi sierpami, zgadza się? No ta kiwka tak i te uniki, dużo razy tam go przepuszczałem. Dobrze, że te ciosy nie dochodziły, bo naprawdę były bardzo silne. Też dużo tych ciosów wyłapywałem na rękawice i na barki. Teraz powiem szczerze, że nie mogę podnieść nawet ręki. No ale jestem zadowolony z tego, że nie przegrałem i że walka przebiegła tak, a nie inaczej. Paręnaście minut temu dosłownie rozmawialiśmy z UKH-em. On krytykował werdykt sędziów, według niego on wygrał tę walkę i powiedział, że chciałby rewanżowej walki z tobą. Myślisz nad rewanżem? Może w przyszłości, na pewno jeszcze nie teraz. To był taki duży krok mój naprzód. Także myślę, że werdykt jest jaki jest, no to sędziowie decydowali. Myślę, że werdykt na remisowy był dosyć bardzo sprawiedliwy. Nie było tam jakichś takich tych. Także no, ja tak jestem w tym, zgadzam się z tym. A jak myślisz, co byś musiał zmienić, żeby po prostu łatwiej boksować z takim rywalem jak UKH? To jest przede wszystkim siła fizyczna, no bo on był dużo silniejszy. Myślisz, że ta siła fizyczna właśnie była taką piętą achillesową twoją w tej walce? No myślę, że to była jego siła fizyczna, tak. No ja mówię, jestem jeszcze młodym bokserem, mam 21 lat, on ma 32. Jest o 11 lat starszy, taka jego siła fizyczna, po czym było widać po jego, no po jego stylu i po tym, jaką siłę wkładał w ciosy całym ciałem, zamachowe takie sierpy bił. Także no tak, jeszcze parę lat nabiorę siły, dynamiki i będę z takimi wygrywał. Dobra, no nie męczę cię już w takim razie. Życzę powodzenia w przyszłych walkach. Mam nadzieję, że w przyszłości po prostu pokażesz, że jesteś dobrym bokserem. Nie dziękuję. Myślę, że jak najbardziej będę dawał z siebie coraz więcej na treningach i żeby moi kibice byli ze mnie zadowoleni. Dziękuję.